Sprawa żydowskich roszczeń chwilowo zeszła na dalszy plan. Ta grabież w majestacie prawa, nazywana zwrotem mienia pożydowskiego, jest tykającą bombą. Krzysztof Baliński w swojej najnowszej książce ujawnia kulisy tej koszernej operacji. Książka Judejczykowie o mieniu pożydowskim w Polsce, dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa w drugiej części rozmowy z panem Krzysztofem Balińskim na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Mam przyjemność prowadzić właśnie tą dyskusję i pretekstem do jej jest książka Judejczykowie nas podchodzą, właśnie autorstwa pana Krzysztofa Balińskiego. I też wracając do poprzedniej części, co do polityki historycznej prowadzonej przez Niemcy, no to właśnie w kinie mamy doskonałe przykłady tego, jak w pewien sposób przekształca się historię, gdzie mamy do czynienia z filmem Upadek z 2005 roku, gdzie jest Berlin, oblężenie Berlina i Niemcy są przedstawiani właśnie jako te ofiary, jako ci bohaterowie. I czy z jednej strony jest przypadek dowódcy z tej dzielnicy rządowej, który tam bohatersko dowodzi tymi żołnierzami, który z jednej strony jest przedstawiony pozytywnie, ale z drugiej, jak się zobaczy na jego historię, to był to zbrodniarz wojenny, gdzie mamy do czynienia też z lekarzem, który bohatersko chroni cywilów, leczy rannych, zdobywa leki, ale jednocześnie był związany z właśnie z Holokaustem i mordowaniem ludzi. Ale nie o tym będzie druga część. Druga część właśnie będzie o podstawach prawnych dotyczących tego zwrotu mienia Żydom. I tutaj bym przeszedł z 1945 roku do 2008 roku, do konferencji w Terezinie, na podstawie której chce się w pewien sposób zdobyć podstawy prawne i stworzyć wyrażenie tego, że jest to usankcjonowane prawnie. I panie Stanisławie Michalkiewiczu, panie Stanisławie, czy mógłby pan jakby rozwinąć tą kwestię dotyczącą Terezina? Ta konferencja miała swój tytuł. Nazywała się Mienie Ery Holokaustu. I była pretekstem do tego, żeby stworzyć pozór podstawy prawnej. Pozór podstawy prawnej, bo tym pretekstem był sam fakt uczestnictwa. A uczestniczyć w jakimkolwiek wydarzeniu, między innymi w takiej konferencji, można na różne sposoby. Można na przykład być obecnym, ale nie zajmować żadnego stanowiska. Można być obecnym i zajmować stanowisko negatywne. Wreszcie można być obecnym i zajmować stanowisko pozytywne. Tymczasem to nie miało znaczenia, w jakim charakterze ktoś tam był obecny. Liczył się sam fakt obecności. W każdym razie to tak zostało przyjęte w amerykańskiej ustawie 437, której podstawą odpowiedzialności między innymi polskiej za, znaczy w sprawie realizacji roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego, był fakt uczestnictwa Władysława Bartoszewskiego w tej konferencji terezińskiej. Nie wiem, co tam Władysław Bartoszewski mówił, bo różne rzeczy mówił. Już teraz nam nie powie, bo nie żyje. Ale to nie chodzi o to, że on jakąś deklarację w imieniu Polski złożył czy nie złożył, tylko że był tam. I to się stało pozorem podstawy prawnej, bo to nie jest żadna podstawa. Pozorem podstawy prawnej do przyjęcia przez Kongres Stanów Zjednoczonych, bo to nie byle kto tę ustawę ustanowił, tylko Kongres Stanów Zjednoczonych, podstawą zostało uznane za podstawę odpowiedzialności Polski z tytułu tych roszczeń. Ja tutaj tylko dodam, że w przestrzeni medialnej często spotykamy się z takim stwierdzeniem, z którym się ja osobiście nie zgadzam i pan Stanisław i pan Krzysztof zresztą też, że no przecież Polacy w końcu w tym Terezinie się zobowiązali. I panie Krzysztofie, jak się pan do tego odniesie? Tak, tak. Mało tego, że dokument, który w zasadzie nie ma żadnej rangi prawnej, żadnego znaczenia prawnego, ale ten dokument właśnie przez nasze, prawda, jakby powiedzieć, nieróbstwo, prawda, jest w tej chwili uznawany za jakiś niezwykle ważny czy podstawowy akt prawny dotyczący mienia pożydowskiego w Polsce.
na przykład w ustawie właśnie, nie w ustawie, ale gdy w notatce, którą pan Stanisław Michalkiewicz ujawnił z rozmów prowadzonych przez wysłanników amerykańskich, wysłannika do spraw Holokaustu, ten wysłannik mówi o tym, że to prawodawstwo polskie ma być dostosowane do deklaracji Terezińskiej, więc no to już jest zupełne wariactwo, prawda? Dokument prawny, który nie ma żadnej wagi prawnej, ma być podstawą prawodawstwa polskiego. No to tak to wygląda. Ja na ten temat poświęcałem w książce swojej cały rozdział, właśnie zatytułowany Rabunek, nie na podstawie prawa, lecz poprzez ominięcie prawa. I co chciałem w tym rozdziale wyrazić? To, że my, strona polska, zamiast przedstawiać swoją argumentację prawną tyczącą zwrotu mienia pożydowskiego, praktycznie dostosowuje się do argumentacji żydowskiej, strony żydowskiej czy żydowsko-amerykańskiej i polemizuje tylko i wyłącznie z tymi, prawda, z tymi argumentami prawnymi żydowskimi. Tymczasem to według mnie nie ma żadnego sensu. Ponieważ już z całego założenia i także przez fakt zwołania tej konferencji w Terezinie, Żydom chodzi zupełnie o coś innego. Żydzi doskonale wiedzą, że aktualne prawodawstwo, już to polskie, już międzynarodowe, w ogóle nie dopuszcza do czegoś takiego jak zwrot mienia bezspadkowego. Dlatego też oni, Żydzi, po prostu już z góry zakładają, że wymuszą na Polsce spłatę należności za mienie pożydowskie poprzez ominięcie prawa albo poprzez stworzenie swojego prawa, czyli moglibyśmy nazwać tego prawa żydowskiego. I na przykład ja tutaj sobie wypisałem to w tej książce, na przykład coś takiego się pojawia, że ponieważ cierpienia Żydów były największe, unikalne, oddzielne prawo odnoszące się do żydowskiej własności prywatnej powinno być rozważone. Taki argument prawny wobec Polski jest przytaczany. Dwa, niejaki Bobby Brown, to jest ten, który powołał i stanął na czele agencji HART, która się pojawiła w latach, prawda, 90. i która obok Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego jest główną organizacją żydowską, która występuje wobec polskiego uskrzydlenia. Utworzonej przez rząd Izraela. Izraelski, to był ewenement. Dotychczas tymi sprawami zajmowały się organizacje żydowskie, już to w Stanach Zjednoczonych, a w każdym razie nie w Izraelu. A dzisiaj robi to Izrael. Mało tego, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, która jeszcze do niedawna miała siedzibę w Nowym Jorku, ma teraz główną siedzibę pod Tel Awiwem. Także to już jest jakby... Ale to już zupełnie inny temat. Inny argument właśnie tego szefa HART, Bobby Brown. Zamiast ustawy reprywatyzacyjnej, rząd polski powinien wdrożyć jakikolwiek procedurę najprostszą i najtańszą, prawda? I wreszcie ten, że Bobby Brown mówi, procedurą podobną tej, którą zastosowano przy zwrocie mienia gminom wyznaniowym żydowskim. A co tam, to już pan redaktor mówił na ten temat, co tam były za argumenty prawne? Taki, że na przykład nie mówiono o zwrocie, tylko wprowadzono jakiś kuriozalny termin prawny, przeniesienie własności. Przeniesienie własności funkcjonuje w terminologii prawniczej, ale wadą tej ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, bo to o tym mówi ten Brown, było to, że właśnie w ustawie, ja zresztą dlatego się sprzeciwiałem tej ustawie jako chyba jedyny taki publicysta, który się ośmielił to robić. Dlatego, że ona zawierała wadę,
Ale tu muszę się trochę, że tak powiem, w rozważania prawnicze wdać. Otóż gminy żydowskie przedwojenne miały status, miały osobowość prawną jako korporacje. Na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku, w którym czytamy między innymi, że gminy żydowskie mają prawa korporacyjne. Co to znaczy? Osoby prawne dzielą się na dwie kategorie: korporacje i fundacje. W przypadku fundacji przyjmuje się dla potrzeb obrotu prawnego, że pewien majątek jest traktowany w obrocie prawnym tak, jakby był osobą. I dopóki ten majątek istnieje, no to trwa osobowość prawna fundacji. Natomiast w korporacjach głównym czynnikiem jest substrat, że tak powiem, osobowy. Majątku może nawet nie być, na ogół jest, ale to nieważne. Dopóki istnieją osoby, które są zainteresowane w utrzymywaniu osobowości prawnej tej korporacji, no to korporacja istnieje. I gminy żydowskie były korporacjami z punktu widzenia prawnego. I w momencie, znaczy w czasie II wojny światowej, uczestnicy czy członkowie tych gmin żydowskich zostali w zdecydowanej większości wymordowani przez Niemców. W związku z tym te gminy żydowskie jako korporacje przestały istnieć. Przestały istnieć. Natomiast 9 gmin żydowskich, które pojawiły się w Polsce po wojnie, to były całkiem inne osoby prawne z całkiem innym składem osobowym. A nie ma tak, że jedna osoba prawna dziedziczy po drugiej osobie prawnej. Dlatego nie można mówić o zwrocie. Dlatego nie można mówić o zwrocie. Ja dlatego się przeciwko tej ustawie wypowiadałem w przekonaniu, że ta wada prawna stworzy niebezpieczny precedens na przyszłość. No i stworzyła. Proponowałem, żeby zamiast rozwiązań przyjętych w tej ustawie przyjąć rozwiązanie, jakie polskie władze zastosowały wobec parafii diecezji Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach zachodnich. Bo parafie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego to też są korporacje z punktu widzenia prawnego, mają osobowość prawną jako korporacje. Z tym, że na ziemiach zachodnich to były całkiem inne osoby prawne, które powstały po wojnie z ludności, która tam napłynęła, ludności polskiej, bo niemiecka ludność została przesiedlona. W związku z tym, co władze polskie zrobiły w latach 70., kiedy dla potrzeb nawiązania stosunków dyplomatycznych między rzeczą PRL-em a stolicą apostolską trzeba było uregulować status własnościowy tych osób prawnych na ziemiach zachodnich i północnych, że o żadnym zwrocie nie było mowy i słusznie. Dlatego, że to były całkiem inne osoby prawne i państwo polskie nadało po prostu własność diecezjom i parafiom Kościoła rzymskokatolickiego, na ogół taką, która była przez nie użytkowana. I ja uważałem, że całkiem rozsądnym rozwiązaniem będzie nadanie własności gminom, 9 gminom żydowskim, jakie w Polsce są. Najlepiej by było, gdyby to była ta własność, która kiedyś tam należała do gmin żydowskich albo użytkowana aktualnie przez nie, ale żadnego zwrotu, a już na pewno niczego nie przyznawać organizacji restytucji mienia żydowskiego, która jako żywo nie miała z tym nic wspólnego, nigdy. Nigdy. Poza tym, że rości sobie pretensje, no ale to nie jest żaden tytuł prawny. No ale władze polskie stanęły na innym stanowisku. Ja rozmawiałem z posłem już nieżyjącym, posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej tam w Polskim Radio, w pierwszym programie Polskiego Radia. No i go przekonywałem, żeby zrezygnować z tego zwrotu. Ale on powiedział mi, że prezydent Kwaśniewski, będąc w Nowym Jorku, coś tam swoim zwyczajem naobiecywał tym Żydom,
A jemu jako posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wypada tutaj dezawuować prezydenta Kwaśniewskiego. No ja mówię, rzeczywiście panu nie wypada, ale mówię, skoro tak, skoro już ten zwrot nieszczęsny musi być, chociaż to będzie czkawką nam się odbije w przyszłości, to proponuję, żeby przynajmniej jeden zapis zmienić w tej ustawie. Mianowicie tam był taki zapis w pierwotnym projekcie, że zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, kulturalnym, higienicznym, nawet chodziło o łaźnie rytualne, żeby zamienić ten zapis w taki sposób, że temu zwrotowi, skoro już inaczej być nie może, podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co by eliminowało nieruchomości niezabudowane. No i ten poseł mówi, a to jest możliwe. No to ja mówię, panie, to tak zróbcie. Przecież wiemy, że trzeba zapłacić łapówkę za wejście do NATO, wpuszczenie Polski do NATO. Ale dlaczego taką dużą? No trochę się targujmy. No i tak się, także razem z tym panem posłem nieżyjącym już, jakieś 3 miliardy dolarów żeśmy zaoszczędzili dla Polski w ten sposób, dokonując zmiany tego zapisu. Dlatego o tym wspominam, żeby pokazać, jak ważne są sformułowania w tekstach prawnych. Ale deklaracja Terezińska nie jest żadnym tekstem prawnym, więc jakie tam są sformułowania, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że rząd Stanów Zjednoczonych i Kongres Stanów Zjednoczonych tę deklarację przyjął jako podstawę do zobowiązania Polski do zadośćuczynienia tym żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do mienia bezdziedzicznego. To ma znaczenie, bo sens ustawy numer 447 sprowadza się do tego, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie coś w rodzaju zobowiązania, obowiązku do pilnowania, żeby Polska tym roszczeniom zadośćuczyniła. No i polskie władze mówią, że to nie ma żadnego znaczenia. No nie wierzę w to. Kongres Stanów Zjednoczonych nie przyjmuje ustaw, które nie mają żadnego znaczenia. Myślę, że takie stwierdzenie, że ustawy przyjmowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych nie mają żadnego znaczenia, to jest trochę ryzykowne. Przypominając to, że jest nieprawdziwe. Co się tyczy tych stanowienia prawa w Polsce, czy stanowienia prawa przez Żydów, bo tak jak żeśmy uzgodnili na początku, czy zgodzili się na początku, że po prostu Żydzi nie przejmują się tym prawem, które w tej chwili istnieje, tylko chcą stworzyć w odniesieniu do zwrotu mienia pożydowskiego swoje prawo. To takie tutaj przytoczę właśnie tyczący się właśnie mienia gmin wyznaniowych żydowskich, taki ważny dowód na to, że tak się dzieje. Otóż przed uchwaleniem tej ustawy, która się nazywała Stosunek Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, do Izraela zaproszono prezydenta Kwaśniewskiego, a później, kilka dni później, zaproszono premiera Cimoszewicza. Ale po co? Nie po to, żeby rozmawiać o przyjaźni polsko-izraelskiej, tylko zaaranżowano spotkanie tych dwóch dżentelmenów z przedstawicielami czy z szefem Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z Gideonem Taylorem. I właśnie tam, na tym spotkaniu, podczas tych rozmów z naszymi przywódcami, wymuszono na Kwaśniewskim i na Cimoszewiczu to, żeby w ustawie znalazły się postanowienia, że beneficjentami majątku zwracanego gminom, tym nowo powołanym gminom wyznaniowym żydowskim w Polsce, bo te gminy, tak nawiasem mówiąc, zostały powołane tuż przed ustawą, wcześniej nie istniały, i to wpisano do ustawy. I co to oznaczało? Oznaczało, że 50%
wartości odzyskanego mienia właśnie tych gmin wyznaniowych żydowskich zostało wytransferowane do Nowego Jorku. Ocenia się, że to jest kwota 7-8 miliardów dolarów. No dokładnie nikt tego nie wie, bo tak jak mówiłem już, że w uzasadnieniu tego projektu był zapis, że nikt nie jest w stanie ocenić skutków finansowych. Panie redaktorze, ta kwota została przytoczona na jakimś tam tym pierwszym etapie zwracania tego mienia, ale przecież cały proces zwracania mienia, mimo że się miał zakończyć, 5 lat po ustaleniu uchwały, nie zakończył się i wbrew ustawie trwa do dzisiaj i codziennie mamy przypadki zwracania mienia tego właśnie gmin wyznaniowych żydowskich. Nawet przy okazji niezamierzony efekt komiczny się pojawił, dlatego że w Gdańsku pojawiły się dwie gminy żydowskie i jedna drugą przezywa, że tamta jest sztuczna, że to jest nieprawdziwa, że to są ich przebierańcy. Ale ten konflikt powstał właśnie na tle zwracania mienia gmin wyznaniowych żydowskich. Chodzi o pieniądze. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedno ważne wydarzenie. Otóż jeśli chodzi o tworzenie prawa tyczącego się zwrotu mienia pożydowskiego, to strona żydowska, Żydzi odnotowali już bardzo poważny sukces w tej materii. Otóż przy debatowaniu i później uchwalaniu nowelizacji ustawy o IPN strona żydowska w taki czy inny sposób, to już szczegóły znamy i to nie na dzisiejszą rozmowę, wymusiła na stronie polskiej właśnie prawo dotyczące nowelizacji ustawy. Po swojej myśli dokonano nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Polegało to na tym, że zamiast prawa, które miało być wymierzone przeciwko antypolonitom, to praktycznie uchwalono prawo, które jest wymierzone przeciwko polskim antysemitom. To znaczy, tam strona żydowska, jeśli można tak powiedzieć, użyła dźwigni w postaci Departamentu Stanu. No tak. Bo na czym polegała nowelizacja ustawy o IPN-ie? Ustawa o IPN-ie pochodziła z 1998 roku. I tam na życzenie strony żydowskiej, bo strona żydowska już wtedy brała udział w tworzeniu prawa w Polsce, został wprowadzony artykuł 55 dotyczący tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Że karane jest, ścigane karnie, opinie, które publicznie są głoszone, a sprzeczne są z podanymi do wierzenia. I przez 20 lat ta ustawa obowiązywała. Przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten przepis artykułu 55 o kłamstwie oświęcimskim godzi w swobodę badań naukowych, ogranicza wolność słowa. Nikt to nie zauważył. Dopiero kiedy w 2018 roku, a więc 20 lat później, polski rząd, dobrej zmiany, że tak powiem, postanowił wykorzystać to narzędzie do ochrony reputacji Polski na arenie międzynarodowej i wprowadził, nowelizacja polegała na wprowadzeniu artykułu 55a, który mówił o karalności tak zwanego kłamstwa obozowego, że polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci. No i wtedy się podniósł klangor. Bo strona żydowska zaprotestowała gwałtownie przeciwko temu, że to antysemityzm to jest ten i że to godzi w swobodę badań naukowych i w wolność słowa. I trwały takie przekomarzania, dopóki nie odezwał się Departament Stanu. Otóż rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała, że jeżeli Polska się nie opamięta, to zagrozi swoim interesom strategicznym. No i na taki diktum Polska się upamiętała
I ta nowelizacja została uchylona. Z podwiniętym ogonem rząd się z tego wycofał. Wycofał i w Sejmie zmieniano tą ustawę w przeciągu paru godzin dosłownie. Tak, tak. Nie, no czasami to... jest tak, że pewne ustawy uchwala się... Tak, w ekspresowym się, tempie To tam po południu już pan prezydent już podpisał. Tak, tak. To było tempo stachanowskie. Akt nie, kapitulacji nie. Został podpisany Błyskawicznie. Tak. I, no i jeszcze pan profesor Legutko i jeszcze drugi Zaręba, poseł, chyba tak, odwiedzili siedzibę Mossadu w Wiedniu, tak, i tam im podyktowano, jak ma być. Tak, to, czyli mamy tutaj przykład, jak Żydzi tworzą prawo w Polsce i jak będą tworzyć. No bo przecież IPN, ten właśnie przykład IPN-u, czemu ma służyć? Temu, że po raz kolejny po prostu złamano kręgosłup polskim prawodawcom i że na tej samej zasadzie, według tego samego schematu, czy według tej samej machinacji prawnej, Polska czy polski Sejm uchwali ustawę tyczącą zwrotu mienia pożydowskiego. To będzie trzeba to zrobić. Tak? Zwracam uwagę, to akurat nie dotyczy Polski, ale zwracam uwagę na czujność strony żydowskiej i w sprawie monopolu na martyrologię. Otóż kiedy prezydent Zełenski, już jak wojna wybuchła na Ukrainie, powiedział, że na Ukrainie dokonuje się Holokaust, to władze Izraela gwałtownie przeciwko temu zaprotestowały. Monopol na martyrologię mają Żydzi. Z nikim się nie chcą dzielić tym monopolem. Tu żadnych pretendentów do martyrologii być nie może. Wszystko jedno, czy to są Ukraińcy, czy Polacy, czy ktokolwiek inny. Ja pamiętam. Także to jest dlatego, że z tego monopolu ciągnie się potężne zyski. Ja pamiętam, u mnie na uczelni była kiedyś taka sytuacja, że przy jednej z pań profesor ktoś użył sformułowania Holokaust na Polakach, to moja pani profesor się oburzyła, powiedziała, że to nie można w ten sposób, czy nie, to był pan profesor, tak. To chyba był. W każdym razie było, klangę się podniósł, że no nie można, przecież Holokaust tyczy się tylko i wyłącznie Żydów. I tam ktoś podniósł argument, ale co z ludobójstwem na przykład na Ormianach, gdzie też się nazywa to Holokaust. Mówi, nie, nie, to jest zarezerwowane tylko dla Żydów. Tutaj też taka uwaga, że my zamiast naśladować Żydów, uczyć się od Żydów tego, że podkreślanie martyrologii własnego narodu może przynieść bardzo określone korzyści, to my robimy dokładnie odwrotnie. Przykład, pozwalamy Ukraińcom na to, żeby właśnie wykorzystywali martyrologię Polaków w swojej propagandzie. Na przykład minister spraw zagranicznych Ukrainy porównał jakieś tam walki w Mariupolu, prawda, zniszczenia kilku chałup w Mariupolu do zniszczenia Warszawy po powstaniu warszawskim, prawda. Znowuż z kolei wiceminister spraw zagranicznych, pan Jabłoński, mówiąc o ofiarach, domniemanych ofiarach, prawda, agresji rosyjskiej w miejscowości Izium, powiedział, że to można porównać do Katynia. Więc tak się po prostu nie robi. No po prostu w ten sposób... Można wszystko ze wszystkim. No tak, powinniśmy na to pozwalać, prawda? Ale to myślę, panie ambasadorze, że nasze władze po prostu tutaj słuchają wskazówek starszych i mądrzejszych. Bo nie sądzę, żeby... To zresztą wyjaśnił to pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. Dokładnie tak powiedział. No ale jak będziemy tak... I podam przykład tej służebnej postawy. Kiedy ambasador Ukrainy w Niemczech, pan Melnyk, no wyraził się w sposób taki gloryfikujący Stefana Bandery i jego dokonania,
no to w Polsce się pojawiły takie głosy pełne niesmaku. Po czym pan Melnyk został awansowany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. I pan prezydent Duda przełknął to, że tak powiem, bez specjalnego obrzydzenia. Widocznie miał zakazane od kogoś starszego i mądrzejszego, żeby tutaj nie... Także nasza uległość polega między innymi na tym i ona będzie szła coraz dalej, aż wreszcie zostanie stworzony jakiś pozór legalności dla zadośćuczynienia tym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do mienia bezspadkowego. Jakby w przeczuciu tego, po ujawnieniu tej notatki z rozmów ambasadora Chodorowskiego z panem Jastgerdim, zaproponowałem uchwalenie takiej ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Ustawa była bardzo krótka. Z trzech artykułów się składała. Pierwszy artykuł, że zobowiązuje, Sejm zobowiązuje Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom majątkowym odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom majątkowym. Drugi artykuł. Kto chciałby tam wbrew temu zakazowi wynikającemu z artykułu poprzedzającego wdać się w jakieś negocjacje albo próbować obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Artykuł 129 dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej i mówi, że kto będąc upoważnionym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę polskiego interesu państwowego, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem. Można było w ten sposób przynajmniej się zabezpieczyć, dlatego że to by była przestroga taka dla wszystkich, którzy by chcieli się wdawać w jakieś rozmowy. 10 lat więzienia. No to jest jakiś prysznic zimny. No ale niestety nie było. Poza Konfederacją nikt właściwie tej inicjatywy nie poparł. No i a Konfederacja ma tylko 11 posłów, a do wniesienia projektu ustawy trzeba 15. Panie redaktorze, muszę poczytuję sobie to za zaszczyt, że właśnie projekt tej ustawy, pański projekt, przytoczyłem in extenso w tej książce. Bardzo miło. Ale w jakim rozdziale, co robić, jak się bronić? Oczywiście. Jedna z metod to jest właśnie, no, do czego nie doszło, to jest uchwalenie tego typu ustaw. Tak, są jeszcze inne sposoby, prawda? Tak, ale to by pokazało między innymi naszemu najważniejszemu sojusznikowi, że są granice nacisku na Polskę, że Polska pewnych rzeczy jednak nie zrobi. I będzie, co więcej, wszelkie próby zrobienia tego będzie surowo karała. I to myślę, że dałoby do myślenia naszemu najważniejszemu sojusznikowi, że owszem, no, lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wpływowe, no ale jeżeli mamy się przyjaźnić, no to nie może przyjaźń polegać na tym, że my po prostu jesteśmy traktowani jako dojna krowa. My się na taki status nie zgadzamy, ale to trzeba powiedzieć. Nie trzeba się tego bać. Niestety obawiam się, że nasze władze się tego boją. Nie wiem, czego się boją. Jarosław Kaczyński powiedział niedawno, że jak PiS przegrałby wybory, to Polska by przegrała. No ale co z tego, że PiS nie przegra wyborów, jeżeli Polska przegra? Panie Krzysztofie, jeszcze... No jeszcze w temacie, co robić, jak się bronić. Jest też kwestia, na przykład taka bardzo proste posunięcie, to jest wypowiedzenie czy odcięcie się na przykład od deklaracji terezińskiej.
Jeśli chodzi o prawo traktatowe, jest to bardzo prosta sprawa. Po prostu wystarczy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nie podpisujemy się, nie podpisaliśmy się pod tą deklaracją. Nikt się nie podpisał się pod deklaracją, czy Rezińską nie podpisał ale, ale są metody, przez aklamację to, można pewną przyjąć aklamację. Nikt nikogo tego nie oczekiwał. Więc tym bardziej expressis verbis można powiedzieć, złożyć oświadczenie, w którym to, że Polska nie czuje się związana, że nie czuje się związana z tą deklaracją, a w związku z tym i innymi, prawda, już deklaracjami czy oświadczeniami, które bazują czy odwołują się do deklaracji terezińskiej. Kolejna sprawa, kwestia ekshumacji Witwabnem. Wiemy, że kłamstwo witwabińskie jest podstawą czy kamieniem węgielnym oskarżeń Polski o to, że brała udział w Holokauście, Polaków, że brali w Holokauście, a tym samym jesteście winni, a więc macie płacić. No tak, bo niestety stało się tak, że w 2001 roku w Jedwabnem Aleksander Kwaśniewski, prezydent urzędujący, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przeprosił za Jedwabne. To jest tak, Francuzi mówią kis, kto się tłumaczy, ten się oskarża. I prezydent Kwaśniewski w ten sposób przyłączył się do tych oskarżeń pod adresem narodu polskiego, że naród polski był w 2001 roku, jeszcze był współsprawcą. 10 lat później stało się coś gorszego. Prezydent Komorowski podczas już takich skromniejszych uroczystości w Jedwabnem posłał Tadeusza Mazowieckiego z listem do uczestników tej uroczystości i w tym liście napisał między innymi takie zdanie, które Tadeusz Mazowiecki odczytał, że naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Więc już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, czyli Polskę, został zakończony w ten sposób i niestety potwierdzony przez najwyższego przedstawiciela państwa polskiego. Jeszcze co do samego Jedwabnego, to w ciągu ostatnich chyba 2 lat spotkałem się też z takimi opiniami w przestrzeni publicznej, że jeżeli z tym Jedwabnem to nie jest tak, jak przedstawia się, jaka jest ta wersja oficjalna, no ale przecież oprócz Jedwabnego mamy inne miejscowości, gdzie Polacy dokonywali pogromów. Także to jest tutaj, że już jest takie saportowanie się, że jeżeli już udowodnicie, że w tym Jedwabnym to nie Polacy, ale to mamy już kolejne miejsce. Nie, no to jasne, że nie brak świadków na tym świecie, jak powiedział rejent Milczek, także to jak trzeba, to ale państwo polskie powinno wykazywać więcej odporności na tego typu infekcje, bo to jest rodzaj infekcji. Próbuje się Rzeczpospolitą Polską zainfekować, żeby tę odporność osłabić, żeby potem się na nią rzucić i wszystkie żywotne soki z niej wyssać. Nie powinniśmy na to pozwalać. I nie powinniśmy pozwalać naszym władzom na to, żeby się wdawały w jakieś pertraktacje na ten temat. Dlatego stanowcze stanowisko, czy takie, jakie tam w tym moim projekcie ustawy było przedstawione, czy takie, jak, o jakim powiedział tutaj pan ambasador, że Polska powinna się oświadczyć, że nie czuje się zobowiązana żadną deklaracją terezińską, kropka. I to by było danie do zrozumienia społeczności międzynarodowej, że Polska pewnych rzeczy nie zrobi, że są granice naciskania na państwo polskie. Panie Krzysztofie, jeszcze. A Polska nie tylko, że tego nie robi, ale oszczerców i roszczeniowców pośrednio wspiera. Dam taki przykład. Jedwabne to oczywiście książka Jana Tomasza Grossa. Jan Tomasz Gross został odznaczony przez właśnie prezydenta Komorowskiego jakimś wysokim oznaczeniem, prawda, polskim, czyli sam prezydent Rzeczypospolitej uznał, że to, co napisał Gross w swojej książce, jest prawdą. Druga sprawa. Polska, a konkretnie już to Ministerstwo Kultury, już to Ministerstwo Nauki
dofinansowuje czy udziela grantów na badania naukowe tyczące polskiego antysemityzmu. Mało tego, dopuszcza do tego, że badania naukowe na temat polskiego antysemityzmu, na temat udziału Polaków w Holokauście są finansowane przez Niemców i przez organizacje żydowskie. Przykład. Ostatnio była na tapecie taka kwestia opracowania czy dzieła naukowego profesora Grabowskiego, no tak, tyczącego właśnie o tym, że gdzieś tam na prowincji Polacy partycypowali i tak dalej. Profesor. Co się okazuje, że grantu na właśnie na wydanie tej książki, na opracowanie tej książki udzieliła Fundacja Adenauera i Claims Conference. Claims Conference to jest po polsku konferencja roszczeń żydowskich wobec Niemców, czyli organizacja, która występuje z żądanami spłacenia z roszczeniami wobec Polski. Ta konferencja finansuje właśnie badania polskich naukowców na temat antysemityzmu Polaków. No więc to już jest jakaś paranoja, prawda? No to jest gorzej niż paranoja, bo to graniczy z przestępstwem. Przestępstwem, prawda? Dlatego, że no cóż tu mówić, kiedy wspomniany tutaj Israel Singer już po tym, kiedy zagroził, że Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, był w Polsce przyjmowany między innymi przez prezydenta. Przez Lecha Kaczyńskiego. Przez Lecha Kaczyńskiego. Konkretnie przez Lecha Kaczyńskiego. To skandal. Człowieka, który w ten sposób takie groźby pod adresem Polski i narodu polskiego wypowiada, przyjmować z rewerencją i to na salonach prezydenta, to po prostu państwo w ten sposób pokazuje społeczności międzynarodowej, że nie ma żadnego honoru. Panie Krzysztofie, na zakończenie jeszcze jakiś komentarz? Nie, no jeszcze można by dużo mówić o tych właśnie pozaprawnych sposobach wymuszania na Polsce spłaty roszczeń. Powiem tylko o jednym, a dlatego o tym jednym, że to jest związane z obecną sytuacją wewnętrzną w Polsce, a konkretnie związane z działalnością polskiej opozycji. Otóż Gideon Taylor, czyli szef tej najważniejszej organizacji, która występuje z roszczeniami wobec Polski, czyli Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, powiedział tak, że trzeba traktować zwrot mienia żydowskiego jako kwestię praw człowieka. No to tutaj to już jest język prawda, opozycji naszej, PO, KOD-u i tak dalej, że prawda, że no jest to legislacja prawna. Każdy pretekst jest dobry, ale ja jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na rzecz bardzo niepokojącą. Przypomnieć, że kiedy za prezydentury Bronisława Komorowskiego te roszczenia żydowskie były podnoszone, to prezydent Komorowski tam wspomniał, że może zadośćuczynić tym roszczeniom między innymi poprzez sprzedaż lasów państwowych. Tak, zresztą to jest opisywane tak, dokładnie w tej książce. Otóż w tej chwili Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą przejęcia zarządzania lasami państwowymi w Polsce. To może tylko znaczyć, że budujemy czwartą Rzeszę, ale może to być wstęp do realizowania przez stronę niemiecką za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej żydowskich roszczeń majątkowych odnoszących się do własności bezdziedzicznej. Przestrzegam, zwracam na to uwagę.
Myślę, że nie poruszyliśmy jeszcze jednego ważnego wątku, a mianowicie kwestii Muzeum POLIN i takich pokątnych przelewów na rzecz środowisk żydowskich. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać i porozmawiać właśnie na te tematy, jak to wyglądają te zależności z różnymi fundacjami, dotacjami ze strony budżetu państwa. No a teraz bym już zakończył naszą ciekawą, mi się wydaje, dyskusję, że mam nadzieję, że państwu się podobało i serdecznie też polecam książkę pana Krzysztofa Balińskiego Judejczykowie o mieniu pożydowskim w Polsce. Dziękuję panu, panie Stanisławie, że zgodził się pan właśnie na taką rozmowę na swoim kanale i panu Krzysztofowi za przybycie. Do zobaczenia.